Dzień dobry, dzień dobry. Dziś w troszkę wiecznym biegu. Mamy 14 sierpnia 2019 roku. Zapraszam Państwa na kolejny dzień spotkania w cyklu Historia, Muzyka i Zdrowie. Dziś opowiem o roku 1977. Zapraszam. Rok 1977 to oczywiście wiele ciekawych wydarzeń. A między innymi wizyta prezydenta Cartera w Polsce. To jest rok, w którym otworzono pierwszą polską stację antarktyczną imienia Henryka Arktowskiego. To jest rok, w którym wreszcie premierę miała bajka Wielka Podróż Wolka i Lolka. Dlaczego natomiast wybrałem rok 1977 jako rok, w którym wspominamy historyczne wydarzenia kardiologiczne? Rok 1977 to jest rok, od którego obliczamy początki kardiologii interwencyjnej w naszym współczesnym rozumieniu. Otóż w tym roku lekarz Andreas Grundzik wykonał po raz pierwszy przeskórną angioplastykę balonową, czyli zabieg poszerzenia, zwężenia tętnicy wieńcowej z zastosowaniem rozprężonego balonu. Oczywiście to nie jest tak, że pan Andreas obudził się jednego dnia z taką tą myślą i tą myśl wprowadził w życie. Jak zawsze w tego typu sytuacjach pewnego rodzaju przełomowe odkrycia są wynikiem wieloletniej pracy. Andreas Grundzik przez kilkanaście lat pracował ze swoimi kolegami przy zabiegach poszerzania tętnic obwodowych, czyli pracował wokół tematu miażdżycy obwodowej. To doświadczenia, które pojawiły się przy okazji tych prac, doprowadziły do koncepcji przeniesienia tych zabiegów na zupełnie inny poziom, czyli na poziom tętnic wieńcowych. Pierwsze zabiegi Andreas Grundzik na tętnicach wieńcowych wykonał kilka lat wcześniej. To były zabiegi wykonywane u pacjentów, którzy byli w znieczuleniu ogólnym, byli przygotowani bądź byli w trakcie zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego, natomiast z różnych powodów, na przykład anatomiczne, te zabiegi pomostowania aortalno-wieńcowego nie dochodziły do skutku i ostatecznie zdecydowano się na poszerzenie tętnic wieńcowych przy pomocy balonów, ale to były zabiegi wykonywane u pacjentów w znieczuleniu ogólnym. To, co wyróżnia zabieg, który Andreas Grundzik wykonał w 1977 roku, to fakt, że zabieg ten został wykonany u pacjenta, który nie był w znieczuleniu ogólnym. To był pacjent przytomny, czyli był to zabieg wykonany w formule, która obowiązuje praktycznie do tej pory. Pacjent, u którego wykonał Andreas Grundzik zabieg, miał 35 lat wówczas. Grundzik wykonał u niego poszerzenie bliższej części gałęzi przedniej stępującej lewej tętnicy wieńcowej. Zabieg na tyle skuteczny, że ten efekt angiograficzny utrzymywał się w kontrolnych koronarografiach przez wiele lat i pacjent żył jeszcze wiele, wiele lat. Szanowni Państwo, myślimy o kardiologii interwencyjnej, zwłaszcza dzisiaj, jako o narzędziu oczywistym, łatwo dostępnym, zwłaszcza tutaj w Europie, zwłaszcza w Polsce. Natomiast nie możemy zapominać, że kardiologia interwencyjna jest w tym miejscu, w którym jest, dzięki pracy i wysiłkowi takich ludzi jak Andreas Grundzik. To właśnie ich determinacja, ich odwaga, całe lata pracy, które poświęcili kosztem często swojej rodziny czy kosztem innych pasji, doprowadziły nas do tego momentu, w którym jesteśmy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że często te pionierskie doświadczenia tych osób wcale nie były uznawane w ich czasach za coś przełomowego i coś oczywistego, co powinno wejść do codziennej praktyki klinicznej. Sam Andreas Grundzik pierwsze balony, które stosował w leczeniu tętnic wieńcowych, wykonywał we własnym domu, w stole, na stole w kuchni. Jest takie słynne zdjęcie, które pokazuje ten stół, słynny stół w kuchni, na którym przygotowywał balony ze stojącą butelką czerwonego wina. To są rzeczy niewyobrażalne, ale w ten właśnie sposób rodziła się kardiologia interwencyjna. Co natomiast chciałbym Państwu polecić dzisiaj, jeżeli chodzi o przeboje roku 1977? Pierwsza piosenka, piosenka polska, to utwór Windą do nieba zespołu 2 plus 1. Ciekawa piosenka, zwłaszcza ciekawy wideoklip pokazujący nam osobom 40-50-letnim magię tamtego okresu, do której sentymentalnie wracamy.
A tak na marginesie utwór w odniesieniu do którego zawsze mnie zastanawiało, dlaczego pojawia się na weselach. A drugi utwór, bardziej dynamiczny i mam nadzieję ten utwór, który wprawił jest dzisiaj dobry nastrój, to utwór zespołu ABBA Dancing Queen.